Zwariowałam, postawiłam wszystko na jedną kartę, tak brzmi, nie? Wzięła, sprzedała wszystko, wyjechała, ale ile mnie to kosztowało? No kosztowało mnie to 8 kilo wagi mniej, to było obkupione nerwami, budzeniem się o 4 nad ranem, ze strasznym bólem brzucha, czy ja robię dobrze, z takimi emocjonalnymi, wewnętrznymi moimi demonami, że ja wyjeżdżam, porzucam rodziców, córkę, wnuki, także... Droga do raju nigdy nie jest łatwa. No nie mogę powiedzieć, że czegokolwiek żałuję. Jestem tutaj bardzo szczęśliwa. To jest kolejna zima w Kostaryce, która nie powoduje u mnie żadnych chorób. Nie będę miała grypy, ani przeziębienia, ani niczego takiego jak w Polsce. Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Dzisiaj wracamy do naszego sąsiada Kostaryki. A naszym gościem jest osoba, której przygoda z Ameryką Środkową zaczęła się już ponad 10 lat temu. Taka dusza artystyczna, która znalazła swoje miejsce w nieco cieplejszym klimacie niż ten w Polsce. Marto, witamy na kanale. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Powiedz mi, Marto, skąd jesteś z Polski? Jestem ze stolicy, czyli z Warszawy, ale zwykle mówię ludziom, że jestem z Falenicy, bo tam przez ostatnie ileś... lat długich żyłyśmy razem z córką i z moją rodziną. Także jestem z Falenicy. Jak do tego doszło, że znalazłaś się w Kostaryce? Ach tak, to długa historia, która rozpoczęła się 10 lat temu ogromną, wspaniałą przygodą. Zostałyśmy zaproszone z moją córką na wyjazd wakacyjny. Właściwie to córka Karolina została zaproszona jako pierwsza. Miała to być nagroda na jej zdanie matury, hura, hura, udało się, ale ciocia, do której dostałyśmy to wspaniałe zaproszenie, powiedziała, że no nie widziała Martusi tak dawno, że chyba trzeba dokupić ten drugi bilet i w taki sposób poleciałyśmy obie do kraju raju, do pięknych tropików i no i obie tak naprawdę zwariowałyśmy z radości, lądując w tym miejscu, widząc przepiękną przyrodę, wulkany i te obłędne tutaj widoki dookoła. Przepiękny raj. Moja ciocia miała tajemny pomysł, o którym nie do końca wiedziałyśmy, że wykorzysta moje zdolności muzyczne, jako że z zawodu jestem muzykiem, wokalistą, wokalistką. Tak więc moja ciocia chciała wykorzystać te talenty i poprosiła mnie o to, żebym wystąpiła na jej bodajże wtedy 60. urodzinach. Nie wiedziałam, że ma z tyłu jeszcze głowy plan, aby przedstawić mnie znajomym z hoteli, znajomym, którzy są menadżerami dosyć dużych restauracji, hoteli. I no tak się właśnie stało, że zaśpiewałam na tych urodzinach ze znajomym muzykiem cioci, który jest gitarzystą, też wokalistą, graliśmy kilka złotych przeboi. No i tak się zaczęła moja dłuższa przygoda z Kostaryką, ponieważ faktem się stało, że menadżerowie rzeczywiście w sumie to chyba było 45 minut śpiewania, zgłosili się do mnie i zaprosili mnie do pracy. A co takiego zaśpiewałaś na urodzinach u cioci? Było coś może polskiego? No tak, oczywiście, no musiało być coś polskiego, bo Polacy też byli. Nie było tego dużo, ale to, co największe wrażenie zrobiło na gościach, mimo że nie rozumieli ani słowa, to była karuzela z Madonnami Ewy Demarczyk, którą udało mi się zgarnąć kilka nagród w Polsce. I było też coś dla potańczenia i dla duszy tęskniących Polaków. Zaśpiewałam Pod papugami i Niemena i oczywiście... Wiele oczu zaszkliło się łzami. Tak, te stare przeboje jednak ludzie lubią bardzo wspominać. No i było kilka przebojów, oczywiście amerykańskich, zagranicznych. To już dla tej publiczności mówiącej tylko po angielsku i hiszpańsku. A było po hiszpańsku jeszcze, jeśli chcesz wiedzieć.
Ja akurat miałem tutaj nadzieję na Jolka Jolka, albo może Góralu Trzycinie Żal, takie tradycyjne szlagiery polonijne. Och, ale był jeden, poczekaj, zapomniałam. Wiesz co było? Prawy do lewego. Ale jaka jest taka krótka historia cioci? Czy ona przeniosła się do Kostaryki bezpośrednio z Polski? Ciocia w latach 80. wyemigrowała do Teksasu i tam przeżyła sporo lat. Wtedy miała około 30, jak wyjechała z Polski ze swoim ówczesnym mężem, dwójką dzieci, dwoma synami malutkimi jeszcze wtedy, i rozpoczęła życie w Teksasie. Natomiast była raz w Kostaryce na wycieczce, a później drugi raz na podróży poślubnej ze swoim ostatnim obecnym mężem. Przylecieli tutaj razem, no teraz już będzie 20 lat temu, i zakochali się po raz kolejny zresztą w tym kraju. Postanowili sprzedać wszystko w Teksasie i wybudowali dom marzeń. Tym razem to był dom, który ciocia sama zaprojektowała, ponieważ u mnie w rodzinie jest też noga, odnoga nie tylko muzyczno-wokalna, ale też odnoga plastyczna, więc ona jest z tej właśnie serii plastycznej. I no, ten dom był przepiękny, to był właśnie dom, w którym my wylądowałyśmy z moją córką Karoliną, kiedy wyszłyśmy na taras. Obie się poryczałyśmy naprawdę pewnie i ze zmęczenia, bo podróż 20 parę godzin, ale to jaki widok tam był z tego niesamowitego tarasu, zapierający dech w piersiach. Przy czym tym samym ja zakochałam się absolutnie w tym pięknym kraju. Ale to był widok na wulkany czy na morze? Na ocean i plaża, tak. Plaża i ocean. Te, wiesz, te takie baseny, co nie mają niby końca, nie? Wychodzisz na taras i masz ten basen i dalej masz, jeszcze masz jacuzzi i masz po prostu ocean z białą plażą, bo Kostaryka ma dużo czarnych plaż. Natomiast to Playa Flamingo to jest plaża biała, plaża, która jest jedną z piękniejszych plaż w Kostaryce. Ale to gdzie dokładnie teraz jesteś w Kostaryce? Jesteś tam, gdzie ciocia twoja była, czy w innym miejscu osiadłaś? Osiadłam w innym miejscu. Początkowo byłam przez 3 lata tam, od strony Guanacaste, a teraz jestem Quepos Manuel Antonio. Manuel Antonio. Po stronie Pacyfiku czy Karaibów? Pacyfik, ja jestem po stronie Pacyfiku. I wtedy, kiedy dostałam propozycję pracy, te 10 lat temu, też byłam po stronie Pacyfiku. Z czego utrzymujesz się w Kostaryce? Utrzymuję się w tej chwili z turystyki, ale również czasami śpiewam. Jestem też dziewczyną do towarzystwa muzycznego. Jeżeli są osoby chętne, żeby im zagrać i zaśpiewać, to zabieram swój sprzęcik, który przyleciał tutaj ze mną. Czasami zabieram swojego męża, jeżeli ma ochotę ze mną pograć. Nie zawsze ma ochotę ze mną pograć, ale czasami ma. I tak właśnie też między innymi graliśmy nie tak dawno, no już będzie za chwilę rok, bo czas leci nieprawdopodobnie. Graliśmy na otwarciu restauracji w hotelu mojego przyjaciela Kuby, w hotelu Tropical Beach w Uwicie. Uwita też jest bardzo popularnym tutaj w tych okolicach miejscem, bo tam jest przepiękny park, który się nazywa Bahia Balena. Jest to jeden z cudów natury. Plaża jest ułożona w kształt wielorybiego ogona. Jest to coś nieprawdopodobnego. Twój mąż akurat jest Polakiem? Mój mąż akurat nie jest Polakiem, mój mąż akurat pochodzi, korzenie jego są z Peru, natomiast jest obywatelem Kostaryki. Mieszka w Kostaryce już ponad 30 lat. To w domu mówicie po hiszpańsku? Nie, w domu mówimy po angielsku i po polsku, to znaczy ja, ale on nic nie rozumie, dlatego bardzo lubi, jak mówię po polsku. No ja się uczę hiszpańskiego, proszę go, żeby do mnie mówił po hiszpańsku, żeby mi tłumaczył. Codziennie robię lekcje hiszpańskiego, no na razie mi to jeszcze nie idzie tak super, ale ja bardzo dużo rozumiem, bardzo dużo, i on o tym wie, więc też, jak to się mówi, czasami się sam pilnuje, bo często jesteśmy u jego rodziny, która jest kompletnie hiszpańskojęzyczna, jego siostra w ogóle nie mówi po angielsku. I widzę czasem, że takie miny robi, jakby chciał coś powiedzieć, czego może ja nie powinnam słyszeć, ale wierzę, bo wie, że ja przez to, że mam takie uszy muzyczne, to dosyć dużo rozumiem. No ale jeszcze nie,
jeszcze nie potrafię tak pięknie po hiszpańsku się wysławiać, jakbym chciała. Ale wspomniałaś coś takiego, że utrzymujesz się teraz z turystyki, ale co, jesteś przewodnikiem turystycznym, prowadzisz Airbnb, czy w jaki sposób? Tak, przede wszystkim wynajmuję mieszkanie Airbnb, duże, ogromne, dwupokojowe, dwułazienkowe, z nad samym basenem, mam 20 kroków do basenu. To jest moje właściwie mieszkanie, ja tu mieszkam w przewadze, jak nie mam klientów. To był też powód, dla którego się przeniosłam, jakby ten drugi raz już na stałe na Kostarykę, zakochałam się w tym mieszkaniu. No ale coś wiadomo musiałam też robić i nie wiedziałam, jak będzie to tym razem wyglądało od strony muzycznej. Natomiast wynajmujemy też z mężem samochody oraz jestem też przewodnikiem, bo to zaczęło jakby tak płynąć samo dalej, tak? Nie ma zbyt wielu polskich przewodników. Spotykam się z tym, że sama szukam czasami dla Polaków, którzy przyjeżdżają, są w jakimś hotelu i są na przykład 2 tygodnie, co jest, od razu tutaj powiem, że dosyć dużym błędem, jeśli mogę oczywiście się wypowiedzieć, żeby nie przyjeżdżać do Kostaryki na 2 tygodnie i nie zamykać się w hotelu all inclusive, ponieważ Kostaryka jest zbyt pięknym krajem, żeby w ogóle coś takiego robić. No ale jak już się zrobi, bo się nie wiedziało, bo i tacy ludzie właśnie się trafiają, no to szuka się, prawda, wycieczek. Ja nie zawsze mogę pomóc, bo jestem na przykład właśnie w tym drugim rejonie i powiem szczerze, że ciężko jest znaleźć też właśnie kogoś, kto wspomoże i będzie co drugi dzień na przykład z taką rodziną gdzieś robił jakąś krótką wycieczkę, bo wiadomo, że o ile w ogóle wiadomo, Kostaryka jest dosyć droga, no to takie wycieczki z hotelu, jeżeli meldujemy się na 2 tygodnie w hotelu, no to wycieczka z hotelu będzie no przynajmniej o $50 droższa niż na przykład właśnie z takim polskim przewodnikiem, tak? Tak więc tak, już niedługo, za 3 tygodnie mam z moim kolegą, przyjacielem, który jest właściwie moim szefem w tym momencie, bo ja dla niego pracuję, grupę z Polski, 10 dziewczyn, no i będziemy objeżdżać Kostarykę. Ale wspomniałaś o czymś takim, drugi raz na stałe do Kostaryki, to znaczy byłaś raz, potem wróciłaś do Polski. Jak to było? Byłam przez 3 lata w kratkę, wracając do Polski, wracając tutaj. W sezonie wakacyjnym polskim wracaliśmy do Polski, ponieważ mój ówczesny wtedy partner grał dużo wesel, miał bardzo dużo, nie tylko wesel, ale też miał bardzo dużo koncertów w Polsce w tym czasie. A tutaj wtedy jest deszczowy sezon i wtedy my nie mieliśmy tutaj pracy. No poza tym wiadomo, no tęskniłam za rodziną też. I takie życiowe różne sytuacje się wydarzyły, że w 2015-16 wróciłam do Polski na dłużej, choć tak naprawdę cały czas w sercu miałam taką myśl, że może coś muszę koniecznie sprzedać, coś zrobić. Ja po prostu wiedziałam całym swoim sercem, że ja chcę tutaj mieszkać, że ja chcę tu być na stałe. Jak ma się to stać, jak to ma się wydarzyć, nie wiedziałam zupełnie. I po pandemii, kiedy była już możliwość podróży, ja już zmęczona też, znaczy wszyscy byliśmy zmęczeni tą sytuacją pandemiczną, wszędzie, prawda, dookoła. Ja na szczęście jako artysta dosyć dobrze sobie radziłam, bo pracowałam w szkole, więc online mnie ratowały, ale na przykład moi znajomi artyści w Polsce, no to mieli dramat, tak, bo to były 2 lata w zasadzie bez pracy. No, nie wiem, czy pamiętasz, wtedy się odbywały koncerty, ludzie robili koncerty online, prosili o datki, tak, bo to były zbiórki pieniędzy. Staraj się podążać moim śladem i wszyscy razem szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Na szczęście też w tym czasie dobrze się wywiązały nasze polskie też stowarzyszenia muzyczne, też wspomagały bardzo artystów. No dobrze, ale nie o tym. Chociaż to ważne, bo to jakoś piękne w sumie, że te stowarzyszenia muzyczne wspomagały artystów. Dziękujemy, to naprawdę ważne bardzo było dla artystów. Ja pracowałam w szkole muzycznej i w szkole filmowej.
w szkole filmowej, warszawskiej szkole filmowej, miałam dużo online'ów, przeżyłam, ale byłam tak zmęczona, tak potwornie zmęczona tą całą sytuacją, że po prostu też wiedziałam, że muszę pozałatwiać jeszcze kilka spraw, które wtedy zostały tutaj otwarte, tutaj w Kostaryce. Ja miałam jeszcze konto w banku, ja miałam jeszcze jakieś takie rzeczy do pozałatwiania i stwierdziłam, nie no, ja muszę tam lecieć. I przyleciałam i po prostu spadło na mnie z nieba to mieszkanie w Kepos. To było dokładnie tyle pieniędzy, ile miałam na koncie po sprzedaży rodzinnego domu. No i zwariowałam, no co mam powiedzieć, zwariowałam, postawiłam wszystko na jedną kartę, znaczy wiesz, bo to tak brzmi, nie? Wzięła, sprzedała wszystko, wyjechała, ale ile mnie to kosztowało? No kosztowało mnie to 8 kilo wagi mniej, co dla kobiety zawsze jest wspaniałe, ale jednak nie, bo ja wiem, że to było obkupione nerwami, budzeniem się o 4 nad ranem, ze strasznym bólem brzucha, czy ja robię dobrze, z takimi emocjonalnymi, wewnętrznymi moimi demonami, że ja wyjeżdżam, porzucam rodziców, córkę, wnuki. Także droga do raju nie zawsze jest... Może nawet nigdy nie jest łatwa, ale no nie mogę powiedzieć, że czegokolwiek żałuję. Jestem tutaj bardzo szczęśliwa. To jest kolejna zima w Kostaryce, która nie powoduje u mnie żadnych chorób. Nie będę miała grypy, ani przeziębienia, ani niczego takiego jak w Polsce, co też było powodem mojego wyjazdu, między innymi choroby, dużo chorób. Że jestem ciepłolubna i wiesz, nawet czasami w Kostaryce, jak ktoś włączy klimatyzację, mi się po pół godzinie już robi zimno, wiesz? Ja jestem, nie wiem, może ja byłam jaszczurką, ale mi jest po prostu zimno, w Polsce jest mi zimno, ja zawsze marzłam, ja zawsze miałam, jak to się przysłowiowo mówi, gluta do pasa. Każda zima u mnie, która wiadomo w Polsce trwa no, kilka miesięcy grubych, ja przynajmniej raz w miesiącu miałam grypę. Tak więc no, bardzo, bardzo duży wzgląd tutaj na mój wyjazd na zawsze, tak, jest spowodowany też również dbaniem o swoje zdrowie. Marto, i tutaj dopytam się o takie sprawy finansowe związane z Kostaryką, ponieważ jest to zawsze problem tych osób, które przenoszą się do innego kraju. No dobrze, już tam jesteśmy, ale teraz co dalej? Z czego się tutaj utrzymać? To jest tak, że ty, jak wspominałaś, sprzedałaś dom w Polsce, przeniosłaś się do Kostaryki, gdzie kupiłaś dom, ale czy już wtedy miałeś taki pomysł, że będziesz utrzymywała się z wynajmowania tego domu, czy... To miało być jedno z kilku źródeł dochodów. Jaki miałeś wtedy pomysł? Tak, wiedziałam, że to mieszkanie na ten moment będzie moim biznesem. To był pomysł, tak, ponieważ moje mieszkanie znajduje się w kompleksie, który wygląda jak hotel. Tutaj większość mieszkań, które jest wynajmowane, jest zrobione na Airbnb. Cały mój kompleks to jest taki ośrodek czasowy. I z tego względu też zdecydowałam się na zakup. Miałam w zanadrzu oczywiście również to, że będę śpiewać, ale ja również jestem rehabilitantem i terapeutką. Robię taki mało jeszcze znany zabieg terapii igłowej, dry needling to się nazywa. I muszę przyznać, że też mam klientów tutaj na te zabiegi. Co prawda nie mam na nie zbyt wiele czasu, bo jak wynajmuję mieszkanie i wynajmuję auta, to najczęściej mnie w jednym miejscu nie ma, ale zdarzają mi się klienci i chętnie ich przyjmuję, bo to jest dla mnie bardziej posługa i taka też moja pasja, żeby pomagać ludziom, żeby uwalniać stres z ciała. I Kostaryka jest też miejscem, gdzie ludzie przyjeżdżają właśnie po to, żeby sobie pomóc, żeby popracować z oddechem, żeby popracować z ciałem, uwolnić stres i też moje terapie do tego służą. Ja tutaj, wiesz, akurat jak mówisz, no to ja sobie robię tą listę tych pytań następnych, no to nie to, że ja sobie gdzieś tam na e-mail odpisuję, tylko wiesz, od razu, o co się ciebie dalej zapytać, no bo to jak się mówisz, to tak... Ale to, o czym wspomniałaś, że akurat tam wynajmujesz, to wynajmujesz mieszkanie, bo chyba wspomniałaś, że kupiłaś dom. To jest dom, nie, czy mieszkanie. To mieszkanie?
To jest mieszkanie, to jest apartament, tak. Apartament dwusypialniany, dwułazienkowy, two bedroom, two bathroom, to się tak mówi, tak? Duży bardzo living room, wyjście na basen. Zawsze się śmieję, że 20 kroków mam do skoku na główkę. Tak, z kuchnią, w pełni wyposażony. Najczęściej przyjeżdżają tutaj ludzie na 2 tygodnie, by siedzieć sobie w raju. I za wynajmem mieszkania poszedł też pomysł wynajęcia samochodu, już teraz samochodów 3, z pomocą mojego męża, ponieważ Kostaryka troszkę słynie z, no to przykro mówić, ale rzeczywiście oszukują tutaj. Potrafią bardzo oszukać, zwłaszcza potrafią, no najchętniej oczywiście oszukują gringos, czyli Amerykanów, no i białych, tak, Europejczyków, kogokolwiek, żeby troszkę oszukać. Mimo, że Ticos są wspaniałymi ludźmi i z jednej strony dadzą ci wszystko, dadzą ci serce, ostatnią kanapkę, to jak będą mogli troszkę cię oszukać, bo jednak na przykład ci się lepiej powodzi tego dnia niż im, no to spróbują to zrobić. Tak więc kiedy zaczęłam wynajmować i ustawiłam Airbnb i zaczęłam być panią od Airbnb, bo byłam panią od głosu, a teraz jestem panią od Airbnb, zaczęłam spotykać się z prośbą o pomoc tak naprawdę moich klientów, którzy wynajmowali samochody w firmach kostarykańskich, no, które po prostu robiły ich albo w konia, albo kiedy coś się stało z samochodem, no to oni musieli 3 dni czekać na zmianę, nikt nie odbierał telefonu, nie było reakcji. Kolega, który, to właściwie nawet nie kolega, tylko ktoś, kto pisał do mnie na Facebooku z pytaniami o pomoc, jaką trasę i tak dalej, no ja wtedy jeszcze nie wynajmowałam aut, też w zamian za kilka porad przywieźli mi kilka rzeczy, bo to wiesz, jak się siedzi już jakiś czas w innym kraju, to człowiek tęskni, a to za kaszą gryczaną, a to za kremem do twarzy ulubionym. Więc ci ludzie przywieźli mi właśnie parę rzeczy, spotkaliśmy się i oni mówią, stara, słuchaj, no po prostu jaki numer. Byliśmy od 3 miesięcy zapisani na terenowy samochód. Jest nas, ich było chyba 5. No i co dostali? Dostali mały, niski samochód z niskim podwoziem, a oni byli nastawieni na zwiedzanie, eksplorowanie Kostaryki. Zrobili awanturę na lotnisku, ale skończyło się na tym, że się dowiedzieli, za 3 dni dostaniecie inne auto. Oni mówią, ale ma za 3 dni, będziemy na Karaibach. Dobrze, jakoś tam to auto podmienimy. Oczywiście do końca nie zostało im to auto zmienione, mało tego, 2. dnia odpadło im koło. Nie dodzwonili się do tej wypożyczalni, musieli na własny koszt reperować. Na szczęście oczywiście przy odbiorze auta powiedzieli, że no absolutnie nie ma takiej opcji, że oni zapłacą za tą reperację, no bo przecież oni mają w umowie ubezpieczenie i tak dalej, więc wyszarpali te pieniądze, ale co oni się naprzeżywali? Wiesz, 5 chłopa w jakimś małym, niskim osobowym zwiedzili tę Kostarykę, ale no też po prostu byli, wiesz, no trochę rozgoryczeni. Ja już też w Polsce byłam znana z tego, że tak powiem, matkuję ludziom, bardzo się ludźmi opiekuję, bardzo ludzi lubię i kolejne osoby, które wynajmowały od nas auto, jakby zawsze potwierdzali, że no, takiej opieki jeszcze na dodatek polsko-hiszpańsko-angielskojęzycznej, no to oni nigdzie nie są w stanie uzyskać. Że po prostu ja jestem w stałym kontakcie z ludźmi, że jeżeli coś nawet nie z samochodem się wydarzy, tylko po prostu chcą się o coś zapytać, to zawsze mogą do mnie się zwrócić i ja zawsze odpowiem. Tak? Także no ja jestem z tego powodu bardzo zadowolona, bo lubię poznawać ludzi, lubię poznawać nowych znajomych, nowych przyjaciół i lubię też pomagać, więc to wszystko razem się pięknie toczy. No i oby toczyło się dalej, ponieważ też jak pewnie już wiesz, Kostaryka jest dosyć drogim krajem i łatwo mi nie jest, naprawdę to tak naprawdę dopiero raczkuję i jakoś sobie radzę, ale radzę sobie też tylko dlatego, że mam męża, że mam tego człowieka, który też zarabia jakieś swoje pieniądze i że możemy po prostu się wspierać razem w otwarciu biznesu, tak? Bo mówi się, że pierwszy rok biznesu nie przynosi zysków, a przynosi straty, a ja jestem tak naprawdę gdzieś cały czas, mi się udaje nie utonąć, a czasami nawet jest przez chwilę lepiej, no ale wiesz,
Kostaryka nie jest łatwym krajem do zarabiania pieniędzy, chociaż niektórzy mówią, że jest. Kostaryka od dekad jest faktycznie znana, że największy skam to wynajęcie samochodu i nie tylko tutaj chodzi o samo wynajęcie, ale też ubezpieczenie. Ale wracamy do mieszkania. Jak to praktycznie wygląda? Wynajmujesz swoje mieszkanie, ale gdzie wtedy mieszkasz? To jest dobre pytanie. Początkowo mieszkałam u cioci właśnie, która zawsze ma drzwi otwarte dla mnie. Później zaczęłam się przemieszczać. Trochę byłam u przyjaciół, później trochę byłam u mojego partnera, u jego siostry, trochę w San Jose u jego siostry. Tak naprawdę nie mamy stałego miejsca, jeździmy, przemieszczamy się. Marzyliśmy o tym, żeby w tym roku już coś wynająć bliżej San Jose, no bo stamtąd wynajmujemy samochody, ale no przyznam szczerze, że finanse na to po prostu nie pozwalają, dlatego im częściej jestem u siebie w domu, tym lepiej. Teraz jest sezon deszczowy, nie ma klientów, także siedzimy sobie w Kepos na pewno miesiąc. W listopadzie na 3-4 dni mam klientów, no to wyskoczymy sobie do przyjaciela w San Isidro. Na szczęście jest tutaj tak, że Polonia się wspiera i Polonia się bardzo lubi i jeżeli na te 3 czy 4 dni właśnie chcę gdzieś wyskoczyć, to mam gdzie. A jeżeli to jest dłużej, no to wtedy się zastanawiamy, co robić, bo jeszcze nie mieliśmy takich sytuacji, że musimy zniknąć na przykład na 3 tygodnie. Ale też w tej chwili, no ja mam w tym roku więcej wycieczek, więcej jestem jako przewodnik, więc też w tym czasie, kiedy mieszkanie jest wynajęte, ja po prostu jeżdżę z turystami po Kostaryce, co jest bardzo przyjemne, bo mam w tym momencie też hotele, prawda? Ale musisz mi coś wyjaśnić. Jak wspominałaś, z czego się utrzymujesz, to wyszło mi, że to jest wynajęcie mieszkania, wynajęcie samochodu, rehabilitantka, terapeutka, śpiewasz. Czy da się utrzymać w Kostaryce tylko z jednej działalności? Tak, da się utrzymać z wynajmu samochodu i mieszkania pod warunkiem, że mi się to rozkręci. Trzeba pamiętać, że ja jestem tutaj dopiero rok. Bo 2 lata temu przyjechałam pozałatwiać sprawy, przyjechałam do ciotki i kupiłam to mieszkanie. Ale proces kupowania mieszkania w Kostaryce potrafi być tak, że nie powiem jaki, że ja kupowałam tak naprawdę to mieszkanie 6 miesięcy prawie. Ale to wy mieszkacie w sumie w taki coś a la resort i kupiliście tam jedno mieszkanie, prawda? Nie, to jest 28 mieszkań, które są mieszkaniami. Ale to gated community, tak? O takie no, coś. No generalnie to jest, no można tak powiedzieć, chociaż to nie jest zamknięte na bramę, a mamy od 10 w nocy jakiegoś tutaj gościa, który chodzi, ale no mamy menadżera tego wszystkiego, ale to nie jest takie gated community. Można by powiedzieć, że to jest taki blok, tylko że taki blok, w którym rozumiesz, większość osób nie mieszka, tylko wynajmuje. Ale no jest kilku mieszkańców, ale rzeczywiście w większości to ludzie raczej traktują to jak Airbnb. Ale to ile na przykład rodzin u was, to znaczy poczekaj jeszcze raz, ile macie mieszkań w sumie? 28. I ile mieszka na stałe z tych 28 rodzin? 4. 4 rodziny na stałe? No nawet 3 w tej chwili, bo jedna sprzedała i się wynieśli, no także mało. Ale to macie zaraz po sąsiedzku, widzicie już inną tam community, inny blok i tak dalej? Nie. My jesteśmy nad samą rzeką. My jesteśmy nad rzeką, nie ma tutaj innych... Ile wy musicie na przykład dla administracji, macie tam administrację, która wiesz, sprząta wam basen i tak dalej, to ile to miesięcznie wam wychodzi? No teraz nam podnieśli niestety, no nie jest to tanio, wiesz, mój mąż też pracował jako menadżer takiego resortu i mówi, że to jest strasznie drogie. No ja nie wiem, no trudno mi się odnieść. $375 w tej chwili, było 322. Jaką macie w ciągu całego roku maksymalną i minimalną temperaturę u was tam? Ja wiem, minimalna po deszczu to może być, 17, 18. 17 aż, no. Okej. Okay. A maksymalna? Tak w gorących dniach? 40. Bo tak, jesteśmy bardzo blisko siebie. No tak, 14 stopni czasami by się chciało mieć, ale 40 by się nie chciało mieć nigdy. Mamy tak minimalną, też jesteśmy nad Pacyfikiem, 26,
a maksymalną 32 przez cały rok. Przesadziłam z 17, wiesz, to musiało być raczej 20, 22, bo ja nie zmarzłam tu nigdy. Akurat tą działalność zaczęłaś ostatnio, ale w sumie no to jak wspominałaś, to przyleciałaś do Kostaryki już około 10 lat temu, a właściwie nawet dłużej trochę. Tak więc już trochę ten region znasz. Czy gdybyś miała się tutaj jeszcze raz przeprowadzić z Polski, ale nie mogłabyś wybrać Kostaryki, jakie inne kraje z Ameryki Łacińskiej wzięłabyś pod uwagę? Ostatnio myślę o Gwatemali, dlatego że siostra mojego męża ma tam narzeczonego. Właściwie to narzeczonego od dziś, bo przysłała nam zdjęcie ręki z pierścionkiem, zaręczyła się z mężczyzną z Gwatemali. Była tam miesiąc temu na 2 tygodnie i zakochała się w tym kraju. I z tego, co opowiada, jest to przepiękny, choć biedny kraj. Tak więc jestem bardzo ciekawa, jak to tam wygląda, jak to może tam wyglądać. To jest moja bardziej taka, może nie chęć, ale ciekawość. Natomiast drugi kraj, o którym, a tak naprawdę już serio myślimy z moim mężem, bo może tak być, że się przeniesiemy, to będzie Peru, ponieważ mój mąż jest z Peru. Ale jakie to by były plusy Peru, za wyjątkiem tego, że akurat mąż jest stamtąd? Myślę sobie, że ponieważ już trochę w tej turystyce jestem odrobinę, myślę, że zostałaby turystyka po prostu. Wiesz, bardzo dużo ludzi z Polski chętnie do Peru jeździ. Jeżdżą oczywiście zobaczyć Machu Picchu, uważają Peru za kraj magiczny, za kraj... No wiesz, tam się odbywają różne ceremonie w Peru, tam są Indianie, którzy nadal żyją jak Indianie, tak? Bo w Kostaryce masz już tylko jednych Indian w górach Talamanca i to są jedyni Indianie, którzy zostali tacy rdzenni. Natomiast w Peru ich jest nadal masa cała. Więc myślę, że byłaby to po prostu jakaś turystyka. Ja dokładnie nie wiem, ale mój mąż jest niesamowitym farciarzem i ma złote ręce i ma otwartą głowę, niczego się nie boi, więc wiem, że ja przy nim nie zginę. Ale tutaj akurat zgodzę się z tobą, jeśli chodzi o Gwatemalę. My tutaj już jesteśmy prawie 9 lat i jeśli miałbym na przykład komuś zareklamować Amerykę Środkową, ale ktoś ma tylko tydzień czy tam 8-9 dni może do wyboru i może odwiedzić tylko jeden kraj, to ja nie wiem, czy właśnie Gwatemala nie byłaby tym krajem. Oni mają tą piękną Antigę i mają jeszcze to takie jezioro, które oni się spierają, że to jest ładniejsze od jeziora Como w Europie, które jest teoretycznie numer 1 na świecie, ale akurat tutaj Latynosi mówią, że najładniejsze to jest na świecie jezioro Atitlan w Gwatemali. Stąd też Gwatemala też jest niesamowita, ale akurat z takiego turystycznego punktu widzenia, jeśli chodzi o mieszkanie tam, no to nie wiem za bardzo. Ale przeprowadzka do Ameryki Łacińskiej. Ona jest taka trochę inna niż na przykład z Polski przenieść się do Anglii, prawda, albo do Skandynawii. Jak byś określiła, czym to się różni i na czym polega taka różnica przeprowadzka w Europie, a na przykład przeprowadzka z Europy do Ameryki Łacińskiej? Dla Polaka. Do Ameryki Łacińskiej zabierasz mniej ciuchów, ale więcej jedzenia. Więcej kosmetyków. Naprawdę, serio, no wiadomo, że tutaj się ubierasz za przeproszeniem gacie i stanik, tak? Chociaż ja oczywiście przytachałam dwie walizki wielkie, nadbagaż i tak dalej, no bo... Ale ciuchów miałam najmniej. Prawda jest taka, że ciuchów zabrałam najmniej. Musisz zabrać też przetwornik prądu, jeśli masz coś, co pracuje na 220. A ja mam, bo mam maszynę TENS do pracy, do rehabilitacji po prostu. Jeśli też grasz i śpiewasz i masz swój sprzęt muzyczny, musisz zabrać przetwornik do prądu, bo kupienie na miejscu może być skomplikowane. No ja mówię z perspektywy osoby, prawda, śpiewającej, to też trochę, czy rehabilitacji, ale... Ja nie wiem tak naprawdę, czy jest jakaś wielka różnica, oprócz tego, że tutaj jest po prostu ciepło. Może trochę tak to jest, że rzeczywiście Kostaryka może wydawać się bardzo bogata w
produkty, mówię o jedzeniu, ale tak nie jest. To znaczy te produkty są, ale one są tak ekstremalnie drogie, na przykład sery. Dzisiaj staliśmy z moim mężem przy lodówce z serami i on mówi, słuchaj, czy ty to widzisz? Jak ja ci dziękuję, że ty mi dałaś w Polsce spróbować ser Turek, nie wiem, czy mogę, pip, ser pip, reklama. I on kosztuje chyba 6 czy 7 zł, a tutaj podobny ser kosztuje 5000 kolones, to jest 6 nawet, to jest razy 8 już, tak mniej więcej trzeba policzyć, no. 5 razy 8, ja jestem słaba w matmie, to może mi pomóż. Poza tym tak, czego mi jeszcze, bo to tak trochę pytanie, czego mi brakuje, wiesz, ja to tak przekładam twoje pytanie na to, czego mi tu brakuje. Brakuje mi też warzyw niektórych. Tutaj nie ma, też dlatego Peru, bo w Peru podobno jest wszystko, tam jest wszystko. Brakuje mi tu czerwonych, słodkich pomidorów, nie ma tutaj jabłek, nie ma tutaj pietruszki, korzenia, nie ma korzenia pietruszki, nie ma korzenia selera, więc jak ktoś się przeprowadza z Europy, jest przyzwyczajony do takich dań, albo daj Boże, jest weganinem czy wegetarianinem, no to nie będzie mu łatwo, dlatego że produktów wegańskich też tu jest bardzo mało. Oczywiście można wspaniale żyć na samych warzywach, na samych owocach, które tutaj są znane, lubiane i popularne, czyli papaja, którą ja uwielbiam, ananas, banany, mango i arbuz. To jest dobro narodowe. Także jeśli ktoś lubi spożywać owoce, no to oczywiście jak najbardziej ceny są bardzo przyjazne i zwłaszcza w sezonie, bo jest sezon na mango, gdzie za 10 kilo mango płaci się 5000 kolones, znowu 5000, czyli tyle co za ser. Za 5 kilo mango. Wow. Tak, nawet awokado tu jest drogie, chociaż jest sezon na awokado, ale awokado kostarykańskie też nie jest takie smaczne. Ono jest takie bardziej mydlane. Co ja bym jeszcze chciała, co ja bym z tej Europy? Wiesz co, nie przynosiłam się nigdy do europejskiego kraju, ale myślę, że jest trochę prościej przenieść się do, jakby z Europy do Europy, tak? Bo jakby zostajesz w tym samym klimacie, zostajesz trochę, no mamy, Europa jest w tej chwili otwarta, tak? Te kraje są w zasadzie podobne, są podobne produkty. Tutaj jest inaczej, tutaj jest zupełnie inaczej. Widzę, że udało ci się wybić komuś z głowy przeprowadzkę do Kostaryki. To teraz z drugiej strony. Jakbyś miała komuś bardzo krótko zareklamować Kostarykę, dlaczego styl życia w takim kraju jest lepszy od tego w Polsce? Lepszy zależy dla kogo? Dla mnie na pewno, ponieważ ja wyznaję sens życia w spokoju i tak zwanym tranquilo i pura vida, czyli po prostu żyjesz z dnia na dzień, żyjesz, nawet jeżeli pracujesz, to tak naprawdę odpoczywasz. No to jest kraj, który jest tak zwanym krajem wakacji, więc tak naprawdę ja tu jestem cały czas na wakacjach i każdy, kto przyjeżdża tutaj, a ma możliwość na przykład pracy zdalnej, jest też w zasadzie na wakacjach, jest w pracy, ale na wakacjach, więc cała otoczka Kostaryki, to piękno krajobrazu, ludzie, którzy kochają zwierzęta, tutaj się dobrze czują. My z moim mężem potrafimy zatrzymać się na środku drogi, bo zobaczymy jakiegoś dzikiego ptaka, czy ja zawsze staję przed iguaną, zawsze staję przed jaszczurami i patrzę na nie 10 minut dla, wiesz, innych. No, wyobraź sobie nagle, że w Warszawie czy w Krakowie ktoś staje i patrzy z zachwytem na żabę. No nie. A tutaj tak, tutaj nawet na żaby się patrzy. To jest trochę taki kraj dla osób, które chcą odpocząć. To jest kraj dla osób, które chcą zwolnić, osoby, które chcą cieszyć się przyrodą, cieszyć się oddechem, słońcem, wodą. No. Wakacje, no po prostu wakacje. Ja też czuję, że ja pracuję, ale ja jestem, wiesz, o każdej porze dnia ja mogę wyjść i iść na basen, o każdej porze dnia ja mogę iść na plażę. Bardzo lubię tutejszych ludzi. Mimo tego, co mówiłam wcześniej, że Tikos są jacy są, potrafią oszukiwać i tak dalej, to są naprawdę fajni ludzie, oni są serdeczni, oni śpiewają, od 3 dni mamy remont basenu, nawet dzisiaj już miałam w planach nagrać telefonem, bo no, oni
pracują, śpiewają, muzyka gra głośno, wszędzie gdzie nie idziesz do miasta jest fiesta, jest uśmiech, oni też oprócz tego kochają dzieci. Niesamowicie, tutaj nie ma w ogóle opcji, żeby ktoś krzyknął na dziecko. Jest tutaj bardzo dobra opieka pedagogiczna. Dzieci są nieprawdopodobnie zadbane, nieprawdopodobnie, nawet jak są z biedy, to one zawsze mają, wiesz, kokardki, włoski uczesane, te dzieci są wychuchane, rodzice, matka, babcia nie zje, a dziecko będzie miało. To też jest tutaj piękne. Wspomniałaś o takim zwolnieniu i odpoczynku. Jak często leżysz w hamaku z książką albo wygrzewasz się na plaży? Chodzi mi tutaj o taką średnią, ile godzin każdego dnia? Staram się, jak jestem u siebie w mieszkaniu, staram się przynajmniej na 15-20 minut wyjść na basen. Mogłabym to uśrednić do tego, że co drugi dzień pół godziny leżę w hamaku. O. To było takie sarkastyczne pytanie i tak jesteś powyżej średniej, bardzo, bardzo wysoka. Marta, czy można podać Twoje namiary pod Widia, jakby ktoś chciał przyjechać do Kostaryki jako turysta, wynająć tam samochód albo gdzieś się zatrzymać? To można się z Tobą skontaktować? A oczywiście, absolutnie. Ja jestem osobą medialną, można mnie znaleźć na Facebooku, można mnie znaleźć na YouTubie u Ciebie, można mnie znaleźć na innych moich YouTubach, ale jeszcze nie turystycznie. Tak, tak, oczywiście zapraszam jak najbardziej. Chętnie podzielę się też swoją wiedzą. Jeżeli ktoś po prostu ma jakieś pytania, to chętnie pomogę zawsze każdemu. Polacy są naprawdę tutaj w Kostaryce bardzo pomocni i chętnie turystom też pomagamy. Dziękujemy, Marto, w takim razie za wywiad i życzymy wszystkiego najlepszego w prowadzeniu biznesu w Kostaryce. No, trzymaj się. Pura vida. Dziękuję.